Wenecja już otwarta na całym odcinku. Promenada jest najczęściej odwiedzanym miejscem rekreacyjnym przez gnieźnian. Spacery wokół jeziora będą teraz dużo atrakcyjniejsze dzięki rewitalizacji przeprowadzonej w tym miejscu przez ostatnie 2 lata. Mamy to, by się chciało powiedzieć, to znaczy zakończyliśmy rewitalizację obszaru wokół jeziora Jelone, popularnie zwanym Wenecją. Ja też tak nazywam to jezioro, dlatego że tu miałem dziadków, tu się też wychowywałem. Udało się zakończyć w terminie, mamy wszystko zrobione. Myślę, że przywróciliśmy teren zielony tak, jak oczekiwali nasi mieszkańcy. Trwało to ponad 3 lata, ale ten cały obszar został przywrócony naszym mieszkańcom, to co tutaj się znajduje, a więc cała rewitalizacja Parku Piastowskiego, tereny dla dzieci, wybiegi dla psów, leżaki, hamaki, to jest wszystko po prostu po to, żeby z tego korzystać, po to, żeby to używać. Oczywiście jest prośba, żebyśmy nie niszczyli tego wspólnego mienia, co prawda mamy 45 kamer, które będą czuwały nad tym, ale umówmy się, to są nasi dzieciaki, kuzyni, nie wiem, wujowie, którzy po prostu będą to niszczyli, więc pilnujmy tego. I stąd moja ogromna prośba, bo kosztowało to ponad 18 milionów złotych, więc myślę, że warto przypilnować tego wspólnego mienia. No i cóż, no zapraszam wszystkich gnieźnian do korzystania, czy dzisiaj, czy w najbliższym czasie, bo myślę, że możemy być z tego dumni, że przywróciliśmy Weneję taką, jaką była kiedyś. Starsze pokolenia to jeszcze pamiętają, młodsze przyjdą i zobaczą, więc kolejny teren zrewitalizowany. Wyspa w nowej odsłonie cieszy chyba najbardziej. Uporządkowanie tego odcinka było właśnie najtrudniejszym z etapów rewitalizacji. Wszystko doskonale komponuje się w jedną całość. No przede wszystkim 2 nowe mostki, to co widzimy w tym ostatnim etapie, to 2 nowe mostki, no i udostępniona wyspa dla mieszkańców, to są te największe rzeczy, jakie tutaj powstały. No przede wszystkim nowe tarasy widokowe, czyli drewniane tarasy, w sumie mamy ich już 4, wcześniej już oddane były 2, a teraz możemy się kolejnymi 2 cieszyć, 1 na wyspie, 1 tutaj bliżej tego mostku, na którym stoimy. No i przede wszystkim tak, mała architektura, to ławki, to kosze na śmieci, to bardzo duże ilości, bo i stojaki na rowery, dużo leżaków, tak żeby można było przyjść i odpocząć i w takiej bardziej relaksacyjnej, takiej wyluzowanej pozie pokomplementować i podpoczywać. Jeżeli chodzi o samą roślinność, to ponad 250 drzew posadzonych, 2800 krzewów, 2800 ponad bylin, 600 traw, 600 pnączy, no i 40 tysięcy cebul, czyli to, co teraz widzimy. Widzimy tulipany, za chwileczkę zobaczymy czosnki na skwerze imieniem miasta Szpejer, to, co już nas wcześniej zachwycało. Jesienią tam akurat na tym skwerze bardzo dużo traw, także miskanty. Miskanty tutaj pięknie wyglądały przez całą zimę, bo obcięliśmy je dopiero na wiosnę. Także przede wszystkim zieleń i przyroda. To, co myślę, że najważniejsze, to pamiętajmy, że to jest park. My jesteśmy tutaj gośćmi, bo to jest przyroda. Mamy bardzo dużo gęsi, bardzo dużo kaczek. Mamy bobry na wyspie, mają ze 3 norki, także to jest przyroda i szanujmy. Ponad 1600 metrów ścieżek dookoła, tylko dookoła jeziora. I tutaj mamy podział na ścieżki piesze, podział na ścieżki rowerowe. Mamy wielokrotnie w ciągu całego ogrążenia mamy rozdział, czy po prostu tych ścieżek i pieszych, i rowerowych poprzez krzewy, poprzez drzewa, przy tarasach, tak żeby uspokoić ten ruch, ponieważ jest to bardzo wygodna przestrzeń dla rowerzystów, rolkarzy, dzieci na hulajnogach, dlatego chcieliśmy tak uspokoić, stąd nowa troszeczkę przebieg tych ścieżek, taka można powiedzieć spirala tutaj, gdzie się podjeżdża pod stadion Mieszko, jest po to, aby wyhamować ten ruch. Podobny zabieg jest, jak podjeżdżamy do parku, tutaj do liceum, także tutaj też zadziała się taka specjalnie ukierunkowana spirala, żeby wyhamować ruch rowerowy. Jeżeli chodzi o same atrakcje, to dla dzieci to wiemy o tym, że mamy wcześniej był wybudowany plac zabaw, a teraz mamy 2 zjeżdżalnie terenowe. Dobudowaliśmy jeszcze poręcze i schody terenowe, tak aby wygodniej się wchodziło na nie, bo tutaj czas zweryfikował, że potrzebne są nowe elementy. Jeśli chodzi o wypoczynek, no to 4 tarasy. Wcześniejszy amfiteatr i ściany budynku we wcześniejszym etapie zostały zamienione na ściankę wspinaczkową i myślę, że ona też cieszy się dużą popularnością, dodatkowo jest doświetlona wieczorami. Skatepark również jest doświetlony naświetlaczami i betonowy,
myślę, że doceniony przez rolkarzy i przez deskorolkarzy. Sama użytkowałam, myślę, że to jest najfajniejszy obiekt, jakim można tutaj się, my mamy w Gnieźnie pod względem nawierzchni. No i napis Gniezno, który myślę, że się już bardzo pojawił i w naszej głowie zakorzenił. Wiele fajnych, pozytywnych emocji budzi, takich zdjęć pamiątkowych. To są najważniejsze punkty. Jeżeli chodzi o tę południową część, to jeszcze dwa wybiegi dla psów, małych i dużych, z podziałem. Latem mamy tę przestrzeń z fokwanami, gdzie można po prostu tej ochłody poszukać. No i dużo małej architektury. Na trasie promenady spacerujący mogą także poczytać o historii Gniezna. Zamieszczono ją na tablicach opowiadających o miejscach i budowlach, które dawno już zniknęły z naszej przestrzeni i tych, które pojawiły się tutaj w ich miejscu. Wenecja była przebudowywana w 4 etapach. Całość kosztowała 18 milionów złotych. 3 miliony na ten cel pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.